Ale jeszcze wrócę do tego sobotniego meczu, bo miałem tutaj czas trochę trener na pewno na analizę i do jakich wniosków trener doszedł może, co zawiodło przede wszystkim w sobotę, że Krajczanka wróciła jednak z Rzeszowa bez punktów. Znaczy rozmawianie po rozlanym mleku o tym, jak się to mleko rozlało i dlaczego ma sens oczywiście, ale najważniejsza jest reakcja i najważniejsze jest to, co wydarzyło się wczoraj, wydarzy się dzisiaj, a kluczem tych wydarzeń ma być jutrzejsza postawa drużyny i reakcja na to, co się wydarzyło w sobotę. No właśnie, mecz w środę już Radunia Stężyca, można powiedzieć, że ten tydzień taki dla Chojniczanki bardzo intensywny i również dalekie wyjazdy. Chojniczanka pokonała już ponad 2000 km po dwóch wyjazdach, a za chwilę dołoży kolejne ponad 1000, bo połamy są w niedzielę. No sobotę tak, nawet. Tak jest ogólnie zawsze ułożony terminarz sierpniowy, że jest jedna środa, nam akurat wypadły dwa mecze wyjazdowe w tym tygodniu. Cała liga gra, także my nie narzekamy, tylko cieszymy się, że możemy już w środę zareagować po tym, co się wydarzyło, jak powiedziałem przed chwilą, w sobotę. Jaki tutaj sposób trener będzie miał na Radunie? Co wiemy o tym rywalu? No, o Radunie wiemy bardzo wiele. Ja osobiście widziałem wiele ich spotkań w trzeciej lidze. Jest to drużyna bardzo dobrze poukładana przez trenera Letniowskiego. Od długiego czasu grają bardzo zbliżonym składem, doszło do tej drużyny kilku kluczowych piłkarzy, ale jednak ten kręgosłup tej drużyny ma podstawy w tym trzecioligowym sezonie. Była to drużyna, która praktycznie we większości meczów prowadziła grę i umie to robić doskonale. Będziemy, mam nadzieję, do tego meczu dobrze i ustawieni, i zmotywowani. Radunia będzie pewnie chciała grać swoją piłkę, ale to mam nadzieję my będziemy dominantem i my będziemy tą drużyną, która finalnie wygra to spotkanie. To jest mecz o takim też dodatkowym, lokalnym smaczku. Pamiętam dobrze trener pojedynki Chojniczanki z Bytowią, że to miało zawsze taki dodatkowy podtekst. Teraz Bytowi z nami w lidze nie ma, no ale jest ta Radunia. Odległość daleka nie jest. Zawsze to taki też dodatkowy punkt tego meczu. No zdecydowanie fajnie, że mamy w pobliżu drużynę, która gra na tej samej poziomie rozgrywkowej. Na pewno szacunek dla Raduni, dla wójta i dla wszystkich ludzi, którzy tą Radunię jakby stworzyli na nowo, że Radunia znalazła się w takiej samej klasie rozgrywkowej co Chojniczanka. Na pewno to będzie dodatkowy smaczek. Mam nadzieję, że też to zmobilizuje kibiców, aby przyjść, zobaczyć to spotkanie, no i wspierać swoją drużynę na dobre i na złe. Czy sobotni mecz w Rzeszowie wpłynął poniekąd na to, jak patrzy teraz trener na mecz z Radunią Stężyca? Jak zagrać? Kim zagrać? Na pewno każdy mecz to jest dodatkowa porcja wiedzy. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że to było dopiero trzecie spotkanie, moje szóste, także jesteśmy dalej w fazie budowania drużyny, budowania stylu gry i budowania podstaw, które mają być takimi fundamentami tego, że Chojniczanka będzie grała równo, skutecznie. Pewnie nie da się wygrać wszystkich meczów, ale będziemy w każdym meczu na pewno grali o zwycięstwo. Mikrocyk krótki, specyficzny trochę na pewno. Mikrocyk krótki, ale poza być może samym Van Huffelem, wszyscy piłkarze są zdrowi i dobrze, mam nadzieję, usposobieni do tego meczu. Przed kamerą Chojniczanka TV, Michał Grobelny. Jeszcze chciałbym wrócić do meczu ze Stalą Rzeszów, skoro poruszyłem jeszcze ten temat z trenerem, to chciałbym poznać, jaka jest Twoja opinia i Twój komentarz do tego, co wydarzyło się w sobotę. No na pewno nie zagraliśmy na swoim poziomie, zdajemy sobie z tego sprawę i jesteśmy tego świadomi, że ten mecz gdzieś tam nam się rozmył między palcami. Cieszymy się, że jesteśmy w stanie zrekompensować się już w najbliższą środę, czyli 3 dni po nieudanym meczu ze Stalą. Wczoraj całkowicie odcięliśmy się już od tego meczu, także teraz skupiamy się tylko i wyłącznie na meczu z Radunią. Chcemy podtrzymać pasę meczów u siebie, także mam nadzieję, że zdobędziemy kolejne 3 punkty. Czego spodziewasz się właśnie po tym pojedynku z Radunią? No na pewno Radunia Stężyca jest dobrym zespołem, ma w swoich szeregach niezłych zawodników. Oczywiście jest to beniaminek tych rozgrywek, ale większość zawodników miała okazję występować na szczeblu centralnym, także na pewno dodatkowym smaczkiem tego spotkania jest odległość Stężycy od Chojnic, także na pewno można powiedzieć
są to małe derby, ale my skupiamy się tylko i wyłącznie na sobie. Chcemy po prostu wyjść po raz kolejny na boisko, cieszyć się grą i zdobyć kolejne ważne 3 punkty. Spodziewasz się takiego otwartego widowiska? To znaczy, Radomia Stężyca na pewno jest zespołem ofensywnym. Pokazała to trzecia liga, zdobyli multum bramek. Na pewno poziom drugoligowy jest troszkę bardziej zaawansowany od trzeciej ligi, ale spodziewamy się otwartego spotkania, ofensywnej gry Stężycy, ale również naszej. Wrócę jeszcze trochę kilka tygodni wstecz. Zostałeś wicekapitanem, jak się czujesz w tej roli, bo jednak też trochę głosów zdobyłeś i to zaufanie drużyny na pewno czujesz. To znaczy tak, na pewno cieszy mnie zaufanie drużyny, zaufanie sztabu. Na pewno jest to dla mnie zaszczyt być wicekapitanem tej drużyny. Mam nadzieję, że będę mógł się odwdzięczyć dobrą postawą na boisku. Zdecydowałeś się zostać w Chojniczance. Twój kontrakt kończył się wraz z końcem minionego sezonu, ale zdecydowałeś się przy Mickiewicza 12 zostać. Dlaczego? To znaczy, tak jak mówiłem rok temu, po przyjściu z Warty do Chojniczanki, że bardzo spodobał mi się projekt Chojniczanki o powrót do pierwszej ligi. W zeszłym sezonie niestety ten cel nie udało nam się zrealizować, dlatego większość chłopaków, która chciała zostać w drużynie i klub chciał, żeby zostali, to zdecydowali się na pozostanie i wywalczenie pierwszej ligi dla Chojniczanki. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że Chojniczanka jest bardzo poukładanym klubem. Na pewno nie jest to poziom drugoligowy, tylko dużo wyższy i tutaj gdzieś takie kwestie właśnie przeważyły, żeby właśnie zostać w Chojnicach.